Przywitajmy brawami trójkę sędziowską i drużynę wychodzący na murawę. Proszę Państwa, 8 minuta i bramkę na 1-0 dla Myszkowa zdobywa zawodnik z numerem 24 Cuber. Brawo, kuchu.
dzisiaj wygrywamy z Sząbierkami w Myszkowie. W poprzedniej kolejce przegraliśmy w Sosnowcu. Pasa się odwróciła, wszyscy zadowoleni. Mamy 3 punkty. Najważniejsze dzisiaj zwycięstwo. Cieszymy się z tego bardzo. Szkoda, że w ostatnim meczu nie udało nam się przynajmniej tego jednego punktu przywieźć, ale tak jak mówię, graliśmy dzisiaj u siebie i na pewno chłopcy po tym ostatnim meczu byli głodni tej wygranej i fajnie, że dzisiaj się udało. To był bardzo ciężki mecz, trenerze, szczególnie w drugiej połowie Sząbierki Bytom postawiły Myszkowowi wysoko poprzeczkę. Ja myślę, że nie tylko w drugiej połowie. Uważam, że Sząbierki jest to dobrze poukładany zespół i na pewno dzisiaj to pokazał. Widzieliśmy, że to nie będzie dla nas łatwy mecz. I na pewno tym bardziej cieszy dzisiaj te 3 punkty, że uważam przeciwnikiem, który postawił dzisiaj naprawdę wysoko poprzeczkę. Kilka zmian w składzie po ostatniej kolejce, po przegranej w Sosnowcu, szczególnie kibiców dziwiła absencja Zachary. Co się stało, że dzisiaj nie zobaczyliśmy tego zawodnika? Mati ma lekki uraz, nie chcieliśmy dzisiaj w tym meczu gdzieś ryzykować, żeby się to pogłębiło. Uważaliśmy, że ewentualnie mógł wejść, aczkolwiek odpuściliśmy. Uważam, że mamy kadrę na tyle wyrównaną, że każdy, który wejdzie dzisiaj, czy grał dzisiaj, na pewno dał się wszystko i to z tego na pewno można się cieszyć. No, do składu wskoczył też dzisiaj Szymon Cuber, wykorzystał absencję Czapli, chyba wykorzystał swoją szansę, bo strzelił debiutanckiego gola w barwach swojej nowej drużyny. Myślę, że tak. No, Szymon, tak jak mówiłem wcześniej, na pewno chłopak, który ma papiery na granie. Myślę, że z meczu na meczu będzie coraz lepiej. Ja się cieszę, że ta rywalizacja w zespole jest i że jeśli są te zmiany, to też te zmiany są na plus. Dziękujemy bardzo. No i już czekamy na kolejny mecz w Myszkowie za tydzień ze Szczakowianką i liczymy na kolejne 3 punkty. Ja dziękuję przede wszystkim za dopień dzisiejszym meczu. My oczywiście postaramy się uzyskać jak najlepszy wynik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szymon Cuber, strzelec pierwszej bramki dla Myszkowa. Szymon, twoja debiutancka bramka w nowym zespole w MKS-ie Myszków. Na pewno cieszy, lecz uważam, że to taki aspekt poboczny. Najważniejsze są 3 punkty i wygrana drużyny. Jak ci się dzisiaj grało? To był ciężki mecz. Sząbierki postawiły nam wysoko poprzeczkę. Tak, pierwsza połowa była na naszą korzyść, mi się wydaje, a w drugą, moim zdaniem, weszliśmy, zaspaliśmy, no i było wyrównanie. A jak wrażenia w klubie w Myszkowie? Jesteś tutaj dopiero od niedawna. Jakie wrażenia po tym czasie? Chłopaki mnie do szatni bardzo dobrze przyjęli. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Nie jest tylko do przodu. Tego życzymy. No i kolejnych bramek już za tydzień ze Szczakowianką Jaworzno. Dziękuję bardzo. Z nami trener drużyny Sząbierek Bytom, pan Kamil Zieleźnik, po meczu 18. kolejki 4. Ligi Śląskiej Grupy Pierwszej w Myszkowie. No, przegrywacie dzisiaj w Myszkowie, chociaż ta druga połowa w waszym wykonaniu była bardzo dobra. Dokładnie, tak z tego powodu właśnie jest duży niedosyt, bo drużyna zostawiła dobre wrażenie, niestety za wrażenia punktów nie ma, liczą się bramki. Niestety nie udało nam się zdobyć bramki więcej niż przeciwnik, dlatego mecz przegrywamy, choć sytuacje ku temu były, ale jesteśmy optymistycznie nastawieni przed następnymi meczami, bo naprawdę były bardzo dobre momenty w wykonaniu drużyny i zarówno w działaniach defensywnych i ofensywnych, także prognostyk na przyszłość jest niezły. To dopiero drugi wasz mecz w rundzie wiosennej. Wydawało się, że tak jak mówiłem, możecie wywieźć punkty z Myszkowa. Jakie założenia przed kolejnymi meczami w tym sezonie? Jakie założenia? Takie jak zawsze. Chcemy przede wszystkim dobrze grać w piłkę i punktować, bo to daje dużą satysfakcję. Jest to zespół, który się tworzy, młoda drużyna, która potrzebuje jeszcze niestety paru błędów tak jak dzisiaj, ale tylko to ich rozwija, bo tylko błąd młodych ludzi rozwija, także my będziemy wyciągali wnioski z tego, co złe i powielali te dobre rzeczy, bo takie też dzisiaj były. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję.